Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dobrać moc pompy ciepła do budynku. Zapraszamy. Temat jest bardzo szeroki, bo zmiennych jest wiele i my w tym odcinku nie zamierzamy bawić się w fachowców, instalatorów, którzy takie dane są w stanie po oględzinach uzyskać. Nie będziemy bawić się też w kalkulator, który niedługo zadebiutuje na naszej stronie i gdzie Państwo będziecie mogli to zapotrzebowanie, tą moc grzewczą urządzenia obliczać sobie w oparciu o wpisane przez siebie liczby. Niemniej jednak istnieje pewien prosty algorytm, pewne równanie, które na zasadzie statystycznych wartości pozwoli nam orientacyjnie tę moc dobrać. A to równanie możliwe jest do wykonania, kiedy znamy statystyczne zapotrzebowanie na energię domu mieszkalnego. Z tym, że te statystyki się różnią, bo i domy się różnią. Na przykład dla domu wybudowanego po 2017 roku, domu w nowoczesnej technologii, z doskonałymi oknami, z bardzo dobrym stopniem izolacji, w zgodzie z normami budowlanymi aktualnymi, takie zapotrzebowanie wynosi między 40 a 50 W na metr kwadratowy. W domach budowanych między 2000 a 2015 jest ono już troszkę większe, bo między 60 a 90 W na metr kwadratowy. W domach z lat 80., z początku lat 90., w domach nieenergooszczędnych może nawet do 120 W na metr kwadratowy. Natomiast skupimy się dzisiaj na takim nowym domu, na nowym budownictwie. Wyliczamy to bardzo prosto. Kubatura razy to średnie zapotrzebowanie określa nam moc. Mnożymy na przykład dom 120 m2 razy 45 W, 5400 W, czyli 5,4 kW. Pompy są 7, 8, 10. Możemy założyć nadwyżkę, zwłaszcza że jeśli pompa jest typu powietrze-woda i ogrzewa dla nas wodę, przygotowuje ciepłą wodę użytkową, no to warto ten 1 kW na 4-osobową rodzinę doliczyć. To właściwie wszystko. Dzięki serdeczne, do następnego.